Messie, dziękując uniżenie, wielce mnie miłościwemu, wielmożnemu Panu Dobrodziejowi za uprzejmy list, który odebrałam w dniu dzisiejszym. Spieszę z niezwłoczną odpowiedzią. Rada bym spotkać się z wielmożnym Panem Dobrodziejem i chętnie wybrałabym się do Białego Stoku, ale sprawy pilne trzymają mnie tu, w moim Głogowie. Otóż wyimaginuj sobie, mój dobrodzieju, że... Księżna Urszula Lubomińska żyła w latach 1697-1776. Była żoną Jana Kazimierza Lubomirskiego, starosty bolimowskiego, dziedzicznego pana dóbr głogowskich. Była też siostrą Jana Klemensa Branickiego, który był hetmanem wielkim koronnym oraz kasztelanem krakowskim. Sprawował on w czasach panowania Augusta III jedną z najważniejszych funkcji w Rzeczypospolitej. Małżeństwo Urszuli i Jana Kazimierza trwało zaledwie 12 lat. Jan zmarł w 1737 roku. Księżna Urszula nie wyszła ponownie za mąż, w przeciwieństwie do większości dam z tamtych czasów, a przeżyła swojego męża aż o 39 lat. Związała się mocno z dobrami głogowskimi. Tutaj zamieszkiwała w swoim głogowskim pałacu i zbliżyła się kontaktami do swojego brata Jana Klemensa Branickiego. Sprowadziłam przed Wielkanocą księży ze zgromadzenia misji Wincentego a Paulo. Sam mi ich zresztą wielce mnie miłościwy, wielmożny Pan Dobrodziej poleciłeś. To bardzo mądrzy i pobożni duchowni. Gdy przeprowadzali rekolekcje, osobiście lubiłam posłuchać ich nauk. Wówczas przyszła mi do głowy myśl, żeby osiedlić ich w moim Głogowie na stałe. Co ty na to, mój dobrodzieju? Nie uważasz, że byłoby to z wielkim pożytkiem dla moich poddanych? Bo ja myślę... Urszula Lubomińska do swojego brata Jana Klemensa Branickiego napisała kilkaset list. Miała też innych korespondentów, takich jak ksiądz Antoni Betański, który był sekretarzem Branickiego, późniejszym biskupem przemyskim, a także kasztelanowa lwowska Pelagia Potocka. Jej listy zawierają kopalnię wiedzy na temat zarówno jej życia, jak i ówczesnej Rzeczypospolitej. Dzisiaj historyk, sięgając po te listy, jest w stanie znaleźć w nich wiele informacji. Między innymi i również taką, jak okoliczności sprowadzenia do Głogowa Małopolskiego w 1763 roku księży ze zgromadzenia misji świętego Wincentego a Paulo. Bo ja myślę, że prowadzone corocznie przez nich misje uratują wiele grzesznych dusz moich poddanych, którzy żyją w niewiedzy, jak postępować, żeby zostać zbawionym. Każe wybudować w Głogowie nowy kościół. Będzie on murowany z wysoką wieżą mieszczącą dzwon. Z kościołem połączony będzie dom misyjny, w którym schronienie znajdą przybysze, którzy przyjadą do miasteczka nawet z odległych stron. A obok kościoła każe wybudować dom dla księży i utworzy fundusz na ich utrzymanie. To wszystko będzie niemałym wydatkiem, lecz moją troską
jest zabezpieczać nie tylko byt śmiertelny moich poddanych, ale również troszczyć się o ich nieśmiertelne dusze. Księżna Urszula Lubomirska ufundowała kościół pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo i świętej Urszuli, który został konsekrowany w 1766 roku. Mieszkańcy Głogowa nazywali go popularnie na polach, gdyż wzniesiony został na miejscu terenów rolniczych głogowskiego folwarku. Księżna w swoim testamencie zapisała, że życzy sobie, aby pochowano ją w podziemnej krypcie pod posadzką kościoła. Niestety kościół spłonął na początku XIX wieku, a później został rozebrany i dziś nie ma po nim śladu. Dzieło Urszuli Lubomirskiej nie przetrwało próby czasu. Zachowała się po nim jedynie tablica fundacyjna, wmurowana w ścianę innej głogowskiej świątyni, nazywanej kościółkiem na piasku. To zdumiewające, że te kruche kartki papieru przetrwały kilkaset lat, natomiast murowane mury kościoła świętego Wincentego a Paulo w Głogowie Opolskim nie zachowały się do dzisiaj. Nie wiemy nawet, gdzie została pochowana księżna Urszula Lubomirska, ponieważ jej ciało zostało z tego kościoła wyniesione. Natomiast możemy księżnej spojrzeć w twarz, ponieważ jej oblicze zachowało się na portrecie, który namalował Augustyn Miris. Malarz urodzony we Francji, ale pracujący dla polskich magnatów, m.in. dla Jana Klemensa Branickiego i dla Urszuli Lubomirskiej. Przez wiele lat obraz ten znajdował się na plebanii w Tyczynie. Został tam przywieziony przez księdza Antoniego Betańskiego. Portret Urszuli Lubomirskiej w 1956 roku został przekazany do Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu i do dzisiaj tam się znajduje. Wykonany został farbami olejnymi na płótnie. Widzimy księżną wpatrzoną przed siebie. Ma około 30, może 35 lat. Naturalne ciemne włosy są splecione i przyozdobione sznurem z pereł. Jej jasnozielona, zdobiona przy rękawach koronkami suknia okryta jest gronostajowym płaszczem, symbolem jej książęcego tytułu. Zgodnie z XVIII-wieczną modą ma odsłonięte ramiona, a jej dekolt zdobi półprzezroczysta chusta typu fiszu, spięta złotą zapinką ze szlachetnym kamieniem. Uważna lektura listów księżnej Lubomirskiej pozwala zauważyć, że była ona osobą niezwykle aktywną politycznie. Oczywiście w XVIII wieku kobiety nie mogły czynnie brać udziału w polityce, tak samo jak nie mogły pełnić funkcji publicznych, ale bywała jako wicy na sejmach na przykład, czy w liście zawierała wiele komentarzy dotyczących działań osób aktywnych politycznie. Również w jej listach możemy znaleźć mnóstwo rad, które udzielała swojemu bratu, hetmanowi Janowi Klemensowi Branickiemu. Jeden z słynnych historyków czasów nowożytnych, Władysław Konopczyński, stwierdził nawet, że była ona najważniejszą doradczynią hetmana. Madame, ma treasure, sir, dobrodziejko.
Jegomość pan hetman nie tylko nie chorował, ale nigdy nie był tak zdrów i wesół, jak tam podczas bytności królewskiej. Monsieur, odbieram list wielce mnie miłościwego pana dobrodzieja. Oddał mi pan Gibes w Warszawie, gdziem tylko dzień bawiła, z nikim się nie widziałam, tylko z panem Jabłońskim, który miał pisać do wielce mnie miłościwego pana i donieść mu o prędkiej bytności królewskiej na końcu przyszłego tygodnia. Wojewoda ruski jedzie na święta do Drezna i marszałek nadworny wielki po nowym roku w Sandomierzu drugiego dnia świąt ma brać ślub. Głogów Małopolski zawdzięcza księżnej Urszuli Lubomirskiej więcej budowli, które tym razem na szczęście zachowały się. Są nimi neoklasycystyczny ratusz, którego projektantem był najprawdopodobniej Jan Henryk Klem, architekt związany z dworem Branickiego, a także kolumna z figurą Matki Bożej, która dzisiaj jest jednym z symboli miasta. Po przeciwnej stronie ratusza znajduje się kolejna kolumna z figurą świętego Floriana, również ufundowana przez Lubomirską. Przypisuje się jej także budowę murowanego budynku, który służył kiedyś za przytułek dla starszych osób, a dzisiaj pełni rolę domu parafialnego. Żyję w trudnych czasach, ale staram się dobierać sobie jak najlepszych przyjaciół. Zaliczają się do nich ksiądz Stanisław Konarski czy skromna szlachcianka, ale wybitna poetka Elżbieta Drużbacka. Tutaj w Głogowie często ich goszczę. Lubię słuchać ich mądrych rad czy pięknych strof. W moim pałacu rozbrzmiewa też muzyka. Moja córka Maria potrafi doskonale grać na szpinecie. W moim pałacu znajduje się wiele dzieł sztuki. W moim pałacu. Co się stało z moim pałacem? Zdarza się, że tutaj, w dawnym pałacu książąt lubomirskich, zamienionym obecnie w fabrykę, pojawia się duch księżnej Urszuli Lubomirskiej. Nastały nowe, niezrozumiałe dla niej czasy, ale ona ciągle żyje w dawnym.